W niedzielę 23 listopada w Toronto miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów przez Fundację imienia Władysława Reymonta. W sali grupy 1-7 Związku Polaków w Kanadzie kilkadziesiąt osób uczestniczyło w wyjątkowej uroczystości zorganizowanej przez szeroko znaną Fundację imienia Władysława Reymonta. Oprócz przybyłych z kilku miast Kanady studentów, fundatorów stypendiów, założycieli i kuratorów fundacji, obecni byli goście honorowi dorocznego spotkania. Konsul generalny Polski w Toronto Marek Ciesielczuk, poseł federalny Borys Brześniewski, prezes zarządu głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysław Lizoń, przewodniczący okręgu Toronto KPK, jednocześnie przewodniczący Rady Kongresu Jan Cytowski, będący także fundatorami stypendiów były poseł Jesse Fliss i prezes Oszawskiego Koła Związku Sybiraków Stanisław Lasek oraz była wieloletnia przewodnicząca zarządu głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Wanda Bujalska. Wśród wielu osobistości biorących udział w tej ważnej dla społeczności polonijnej imprezie znaleźli się byli prezesi Związku Polaków w Kanadzie, jak i grup związkowych i działających przy Związku Kół Polek, a także dwie panie pracujące dla Fundacji Reymonta od samego jej założenia. Również fundatorka stypendium była prezes Związku Polaków w Kanadzie, obecnie przewodząca Stowarzyszeniu Marii Kili-Skłodowskiej i Kołu Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II Danuta Warszawska oraz prezes Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie Jadwiga Sztrumpf. Witając zgromadzonych, prezes fundacji Kazimierz Hrabka z zadowoleniem poinformował, że w tym roku wśród 28 studentów rozdzielonych zostanie kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Pan Hrabka przypomniał, że kuratorzy udzielają rekomendacji do otrzymania stypendiów według zasad ustalonych przez fundację i poszczególnych fundatorów. Oceniając młodzież, zwracają oni uwagę również na jej zaangażowanie w życiu Polonii i ruchu studenckim. Zabierając głos, konsul generalny Marek Ciesielczuk gratulował fundacji i wszystkim obecnym wyników pracy dla zachowania polskości, przypominając, że 1/3 narodu polskiego żyje poza granicami kraju. Pan konsul zapewnił też o nieustającym wsparciu, na jakie taka działalność może liczyć ze strony konsulatu. W czasie uroczystości, jak co roku, pani Marina Glista, wdowa po byłym prezesie Związku Polaków w Kanadzie, Tadeuszu Gliście, wręczyła prestiżową nagrodę jego imienia, przyznawaną osobie, która w sposób wyjątkowy poświęca swój czas pracy społecznej na rzecz środowiska polonijnego. Tym razem nagrodzono oddanego szkolnictwu polonijnemu pedagoga, panią Wandę Bujalską, która będąc przez 36 lat członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, przez okres 18 lat pełniła funkcję przewodniczącej zarządu głównego. Pani Wanda, która przybyła wraz ze swymi dwoma córkami, przekazała związany z nagrodą czek na potrzeby szkoły Polonii w Hamilton, której jest wieloletnim dyrektorem. Dziękuję uprzejmie pani za kilka słów o mojej pracy. Chciałam tylko dodać, że kocham szkołę, kocham dzieci. To mnie dopinguje do pracy. Kocham dzieci dane mi pod opiekę. Dwie moje córki pracują w szkolnictwie. Uważam, że coś dam światu. Dziękuję bardzo. Z wielkim zainteresowaniem spotkało się wystąpienie byłego żołnierza Armii Krajowej, a dokładnie 30. Dywizji AK Okręgu Poleskiego, tłumacza brytyjskiego wywiadu frontowego, żołnierza 2. Korpusu generała Andersa, inżyniera Bohdana Prażmowskiego, który przedstawił pokrótce nie tylko swój pełen zwrotów szlak bojowy, ale także przybliżył treść wydanej w ubiegłym roku własnym sumptem książeczki pod tytułem Polskie Siły Zbrojne w czasie II wojny światowej. W skromnej publikacji wydanej w dwóch językach, po polsku i po angielsku, stara się on podkreślić pomijaną i nie do końca docenianą przez historyków ważną rolę, jaką polskie wojsko odegrało w czasie ostatniej wojny. Swą książkę pan Prażmowski wręczył też stypendystom, podobnie jak pani Stefania Dulemba, jedna z fundatorek, która darowała młodzieży egzemplarze swojej książki pod tytułem Listy do nieba, zawierającej wzruszające listy pisane do swego zmarłego męża Aleksandra po jego śmierci. Podczas uroczystości na ręce prezesa fundacji przekazano kolejną deklarację ustanawiającą stypendium. W towarzystwie Stanisława Laska i kuratora fundacji z Oszawy, Jana Zubrzyckiego, dla uczczenia pamięci swojej małżonki Marii, takie zobowiązanie zadeklarował pan Czesław Borek, również weteran wojenny, członek Stowarzyszenia Armii Polskiej w Ameryce, placówka generała Sikorskiego w Oszawie.
Najważniejszą część uroczystości, jaką oczywiście było wręczanie stypendiów, prowadził przewodniczący Komitetu Stypendialnego Fundacji Witold Jaroszewski. Stypendia wręczali i fundatorzy lub osoby związane z fundacją, zaś za nieobecnych na ceremonii studentów uznanie dla ich pracy odbierali rodzice. Gratulacje fundacji, jej zarządowi oraz studentom, a także podziękowania fundatorom stypendiów złożyli Borys Brześniewski, Władysław Lizoń i Jan Cytowski, który apelował o dalsze wysiłki dla zachowania polskości, jak i o dbanie o dobre imię Polski i Polaków. Głos zabrał także Jesse Fliss, który zwrócił się do studentów z apelem o nawiązanie kontaktu z organizatorami zjazdu członków Uczelnianych Stowarzyszeń Studentów Polskich z całej Kanady, mającego się odbyć w przyszłym roku z okazji kolejnej rocznicy Święta Konstytucji 3 maja. Next spring, 3 maja, studenty z całej Kanady, z McGill, Western, Toronto, zbierają się i obchodzą 3 maja w Ottawie. If you are at a university where there's a Polish students club, you can register through them. If you are in a university where there is no Polish students club, you be the pioneer. You form Polish students club. So next time when you're applying for scholarship and there's a line there, what involvement have you had in Polonia? You can be proud to say, I founded the Polish Students Club at my university. But I attended the Canadian Polish Congress this year when they celebrate their 75th anniversary. And first time in my life, and I'm celebrating my 75th birthday this year too, I'm really moved with what the students are doing. They said, we've had enough beer drinking parties. We want to sow the seeds for the future students. And the purpose of this Trzeci Maj in Ottawa is to help the students learn about the Trzeci Maj Constitution of 1791. So do yourself a favor. As soon as you get home tonight, pssuo.org. Uroczystość urozmaicił występ znanej wśród Polonii piosenkarki Ilony Kowalik, wykonującej własne piosenki. Zapowiadając jej występ, prezes Chrapka podkreślił, że pisząca obecnie doktorat z matematyki, Ilona jest byłą laureatką konkursu recytatorskiego fundacji, uczestniczącą obecnie w pracach jego jury. Taką małą, bez wrażenia, taką pustą, bez uczucia, taką chwilą, bez znaczenia, a ja byłam tylko grą, taką małą, bez uczucia, taką chwilą bez znaczenia. Dziękuję bardzo.